kolejny dzień w trasie. Dzisiaj jest już 13. Rano oczywiście macie już film z tego mojego przyjazdu z Dublina. Chwilkę, ale powiem wam naprawdę, że to nie o to chodzi. Dzisiaj po prostu dzisiaj mamy jeden załadunek. Mamy rozładować Tulamur i najprawdopodobniej coś jeszcze załadować. Ja się tym nie przejmuję, bo to już jest moje najprawdopodobniej ostatnie kółko w tej firmie i chcę po prostu wyjechać. Dzisiaj mam zrobić do 18.40, mam czas, bo muszę zrobić 45. 45 oczywiście godzin pauzy i po 45 godzinach pauzy najprawdopodobniej coś załadować już w kierunku na Polskę, ale też nie wiadomo, bo jeszcze trochę czasu jest, także być może jeszcze raz się pojawimy w Irlandii, może tak, może nie, bo ja wam szczerze, że nie wiem, nie interesuje mnie to teraz na dzień dzisiejszy już tak bardzo, ale nie wiem, może jeszcze zostanę, no to wszystko zależy teraz już w tym momencie nie ode mnie, nic już nie jest w moich rękach, ja już powiedziałem, co na ten temat myślę, a co powie mój, czy tak powiem, szef, to już jest jego sprawa i od niego dużo zależy, także ja ze swojej strony powiedziałem już wszystko, co miałem powiedzieć, a zobaczymy, co on teraz dorzuci od siebie, bo mówię, tutaj w tym zawodzie nie jest tak, że wy jesteście, powiedzmy, niewolnikami albo coś, nie, to nie o to chodzi, tutaj jesteście ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia, taka jest prawda i tak macie się szanować i tak macie myśleć o sobie. To, że jakiś palant od czasu do czasu wejdzie na mój kanał i zacznie pisać o nas, tak jak na przykład wczoraj skomentowałem jednego błazna, słuchajcie, staram się nie komentować, bo jestem człowiekiem, który nie lubi wchodzić w jakieś tam, powiedzmy, takie sytuacje, no po co? Ale powiem wam szczerze, że jak widzę jakiegoś takiego, jak ja to nazwałem, pseudointelektualistę, który naprawdę myśli, że kierowca to jest, kurde, jeszcze ma takie myślenie, że kierowca to jest jakiś, Bóg wie kto, tępy i który nie potrafi sam myśleć, no to niestety, ale no mam przykre wiadomości takich ludzi. Większość kierowców jest już, to są wykształceni na dzień dzisiejszy ludzie, którzy u nas w kraju nie mogą znaleźć dobrze płatnej pracy i siadają za kółko. To są czasami ludzie po studiach, chociaż sam uważam, że studia nie są odzwierciedleniem inteligencji, którą się posiada, albo nie. Nie wyznaczają tego poziomu inteligencji, także jak tam ktoś sobie chce, ja tam mówię jak jest i po prostu taka jest prawda. Kierowca na dzień dzisiejszy nie jeździ tylko od punktu A do punktu B. Kierowca musi mieć łeb, kierowca musi myśleć. To nie jest to, co się kiedyś jechało, była jedna firma, była jedna droga i to koniec. Nie, teraz są systemy. Teraz już, kurde, nie można być, kurde, byle butem, żeby to wszystko opanować. Także przykro mi na takich, tak dalej myślą, ale niestety żyjecie już, powinniście wyginąć, bo żyjecie już zupełnie w innych czasach żyliście i zupełnie w innych czasach, kurde, się poruszaliście jak teraz. Także, sorry, klimat mamy inny, już jak był kiedyś. Z przyjemnością spotkałbym się z takim człowiekiem, który uważa, że kierowcy, że zawód kierowcy to jest nic, że to jest pryszcz, że nie należy się tam żaden szacunek ani nic. Spotkałbym się z miłą chęcią i powiedziałbym, co myślę na temat takiego człowieka prosto w twarz. Ja się nie boję. Zobaczymy się później. Witajcie moi drodzy, oto wyjazd z portu w Dublinie. To jest kolejny, myślałem, że kolejny dzień naszej podróży. Chwileczkę użyłem, dobra. Naszej podróży, słuchajcie, do... Chodziłoby na to, że teraz się szykujemy, żeby jechać do Tulamur. Ale różnie z tym jest. Po długiej pauzie, dość długiej, ruszamy w kierunku na... na Neis. Tylko ja widzę, że będziemy musieli chyba coś zawinąć, bo nie będzie wyjazdu. Będziemy musieli do Ronda jechać. To jest wyjazd z portu, owszem, ale nie ma skrętu w prawo, tylko jest w lewo. No trudno. Zawinimy do Ronda, bo
oberka, nic się takiego nie stanie. To same wylana drażniki, nic nie jeździ. No, w ogóle teraz jakiś prom przypłynął, widzę, z tego co tam się orientuje w tym momencie. Tutaj też mogliśmy stać, zawsze na tego potoczce też stawałem jakoś coś, ale teraz mówię, to tam mieliśmy fajne miejsce znalazłem i będę się go trzymał. Tutaj z tym topazem zapomnijcie, to jest masakra. Trzeba wpuścić. Naprawdę przegrzałem sobie auto w nocy na maksa. Myślałem, że pranie wyschnie trochę. No, pranie co prawda wyschło. No mówię, lecę teraz na moją bazę tego mojego głównego wykonawcy, czyli DSV w Nace na New Bridge Road na Tobielsie. Lecę do nich, później będę musiał jechać jeszcze do Tulamur. Fajnie, że się tak się zbiegło, że pojedziemy do tego Tulamur. Słuchajcie, moi drodzy, dobrze, że pojedziemy, bo powiem wam, będzie fajny materiał. Tulamur zawsze są fajne materiały, bo tam się po prostu fajnie jedzie, nie? Ogólnie fajne materiały są zawsze z Irlandii, rozumiecie? Z Irlandii, jeżeli chodzi o wyjazdy różne, wiecie, o tych wszystkich landówkach, tak w cudzysłowie. Tam się fajnie jeździ. Wyjedziemy z mostu, słuchajcie, i na tym będzie koniec naszego porannego spotkania. Muszę naładować niestety, ale kamerę. Dzisiaj jest, słuchajcie, 13.10.14, także dzisiaj można tak sobie powiedzieć śmiało, że jest ostatni dzień, przed którym musimy zrobić 45, mamy czas do 18.40 na to, żeby zrobić tą 45 i dzisiaj tą 45 będziemy musieli zrobić, niestety wyjścia nie ma. Behind cargo protection. To jest fajny system, który określa, czy to jest samochód ciężarowy, czy nie. Na kamerach mają, otwiera się komputer najprawdopodobniej. Tak dokładnie jak to jest, to nie wiem. No i wjeżdżamy do tego. Zwykle moja myszka zaczęła już spadać. Trzeba tutaj spadła, tutaj dobra. No i to jest tunel pod Dublinem. To korzystacie z moich filmów już, także na spokojnie. Ja grzeję do Nace, a sami zobaczę się na drodze do Tulamur. Moi drodzy, powrót z Tulamur do Nace, New Bridge Road. Także sobie jedziemy w drugą stronę. W tamtą stronę już wam oszczędziłem tej jazdy, ponieważ już to było wiadomo i było to pokazane, także na razie na spokojnie sobie jedziemy cały czas w kierunku na New Bridge. No i robimy 45. Czy będzie weekend z trackerem, jeszcze nie wiem, ale chyba zrobimy live'a. Fajnie było, żeby ten live tam wyszedł. Najpierw go ogłoszę na Facebooku, jak tylko przyjadę, i dzisiaj o godzinie 20, może 21, takiego live'a byśmy zrobili. Zobaczymy, jak to tam jeszcze pójdzie.
nadzieję, że będzie fajnie. Wiem, że te live miały być regularne, no, ale nie będą niestety ze względu na to, w jakim systemie pracy pracuję i nie wiem, gdzie będę danego dnia. I to jest jedyny problem, jeżeli chodzi o moje live, bo tak to by było fajnie, jest o czym gadać, są tematy, jest tematyka, powiedzmy tak, można sobie gadać, no ale no co z tego, jak nie ma, nie ma jak, no nie ma kiedy się spotkać. Stanąć gdzieś, wyciągnąć Coca-Colę, muszę dać pić, chcę, że masakra. Będzie jakaś zatoczka, to się zatrzymamy i po prostu sobie tej coli się napijemy, także bo już nie mogę się doczekać, aż zanurzę normalnie się w tej coli, co mam. Ostatnia moja cola z Polski. Jestem tutaj już 11 dni, także można powiedzieć, że no, to no, trochę mi starczyło, chociaż nie na długo. Jedziemy te 74 km na pusto, trochę landuwami, trochę normalnie. Aż to jakąś zatoczkę muszę znaleźć, bo powiem, chcę mi się tak pić, że aż... Margines, ale nie. Mam dla was trochę filmów do poskładania, także zabiorę się za nie zaraz, jak tylko zajadę na Dokersa. Mam 45 godzin. 45 godzin stania. Ruszę dopiero dzisiaj jest poniedziałek, wtorek, w środę wieczorem. Pierwszego miasteczka na naszej drodze. Z ograniczeniem oczywiście 50 km na godzinę, ale o, i proszę bardzo. I teraz będziemy się wlec. Ale może być tak, że on tylko wjechał i zaraz będzie zjeżdżał, także też tak może być. No chyba, że przez miasto, że tak powiem, jadąc się, będziemy musieli jakoś przeszłapać. Muszę stanąć, bo tak mi się pić chce, że masakra, kurde, nie ma gdzie. Tu jest jakaś zatoczka, ale tu się nie zmieszczę. Czy tu na chwilę bym się zmieścił, ale nie chcę ludziom terkotać pod domem. No, mówiłem, on skręca, ale w naczepie to ty świateł nie masz, w przyczepce. To nie masz świateł, powiem. Wyjeżdżamy z wioski. Podobają mi się te celtyckie krzyże na tych cmentarzach. Jeszcze bardziej mi się podoba zatoczka, na której będę mógł stanąć na sekundę dosłownie i wziąć golę, która znajduje się jakieś pół metra nad moją głową, ale w zamkniętej szafie.
Dobra, zobaczymy się później, bo tu dalej same drogi i wiecie. Widzieliście traktor na autostradzie, to macie pierwszy raz u mnie na filmach taką możliwość, żeby zobaczyć ciągnik na autostradzie. To jest autostrada M9, a oto ciągnik na autostradzie. Amazing. Takie rzeczy tylko u mnie. No. Dobra, lecimy dalej na Dublin. We'll be right back.